Witam widzowie w kolejnym odcinku. Mamy już dzień dwa, no mamy już jakby pojutrze do ostatniego odcinka. No spadło u nas 100 litrów wody prawie przez wczorajszy wieczór i noc. Aż tu zalało po ciebie, będzie trzeba przykrywać kombajn, jak będzie stał bez na przykład po jęczmieniu, to się przykryje górą, bo leci klapami wszystkimi, to będzie rdzewieć. Podwórko mu OFS. Ale za to jest jedna dobra wiadomość, BMK zaraz wyjedzie z warsztatu. Stachu to zakłada tylko pampersa i już. Idę wam pokażę, co się stało z sprzężytym. Tu zaraz będę przygotowywał. Na składaniu będziemy wałat wytrząsaczy wkładać. Zakładali resztę łożysk, które tam mamy. No i co? Pojedziemy, zobaczycie sobie pola, jak wyglądają, nie? Po deszczach naszych tutaj. Dwie pełne miarki wody poszły. Po 22 godzinie Stachu wylał jedną całą i potem przyszedł deszcz o 1:30 w nocy. O 1:30 w nocy przyszedł deszcz i no niestety spracowało trochę tu zboża. Zobaczymy, jak inne żyto i tak dalej. U mnie przeżyto stoi, na szczęście. Jest mocno pochylone, ale stoi. O, tu u sąsiada, pana Bogusia. Zobaczcie, co tam się pszenicy stało. Jakby walcem przyjechał. Tam gęściejsza, chyba ładniejsza była. I wszystko leży. Czyściutko. Powiem wam, że szczerze, że mamy dzisiaj 2 lipca. A u mnie przeżyto jest żółte. Upalone. Na gorszych ziemiach. Tam no, mam takie kółka, gdzie jest piach taki. No to jest już, można powiedzieć, że w tydzień będzie, już do Koszczenia będzie można wjeżdżać. Tam, gdzie jest lepsza ziemia, wiadomo, to jeszcze są lekko zielone, ale już się kłosy już się żółkną, także zobaczymy, pojedziemy na przegląd pól jeszcze gdzie indziej. Tam za obwodnicę i tak dalej, popatrzymy sobie na pola ze Stachem. Kwadrę przepalimy i pokażemy wam, jak to wygląda. O, jaka rodzinka. Nie bój się. Ale rosną jak na drożdżach te kurduple małe, dobra. Tak, jest chłodno chociaż, to jest plus. Muszę to wyczyścić wszystko teraz. Wybrać muszę śruby wszystkie, blachy, no i musimy to no wyczyścić, bo no, widzicie, co się tu dzieje. Woda stoi. No. Dobra, ja się biorę za czyszczenie. Przygotowanie do tego, żeby to wydało się sensownie działać i co? No i zaraz. Jak widzicie, kombajnu nie ma. Jest tutaj. Pojechał na złom. Żartowałem. Składamy wał wykorbiony wytrząsaczy. Ja tu się wziąłem jeszcze. Tu ze Stachu tam dubię, bo we dwóch tu nie ma co. Na razie ja się tu wziąłem za. Za ten tutaj te wajchy, dźwignia załączania headeru oraz mocarni. Musimy tu zrobić robota taka jak należy. No i co, muszę tu wyprostować to jeszcze troszkę, to już wyprostowałem. Poregulować te dźwignie tak jak Bóg przekazał. Wyregulować to załączanie tak jak Bóg przekazał. I chcę tu się, sobie rzeźbię powolutku. No i pomagam tu, będę pomagał Stachowi, co tu będzie trzeba z wytrząsaczami. I tak, na razie z jednej strony Stachu wkręcił łożysko, wbił se tu. I odkręcał z powrotem, bo przekręciłem nakrętkę. Poważnie? No i teraz nie chcę zejść. Za dużo powera masz. Za dużo powera. Piotruś, Piotruś czyści. Koła wyczyścił nam tutaj talerze elegancko. Proszę bardzo, jak nowe wyglądają. Zamalujemy je, zaimpregnujemy. Piotruś, pomachaj widzom. I tak, robota idzie. Jest chłodno, 100 litrów wody spadło, już mówiłem, i działamy. Wkładamy wytrząsacze, składamy na takie listewki. One są od starych uli, mają metr, centymetry 20 grubości i składamy je, żeby szczelina była odpowiednia. Tu z przodu, przy wale i tam. Stachu odkręca, żebyśmy przebili łożysko, żeby szczelina się zgadzała. No i co? Widać światło tak, w tunelu. Tam wytrząsacze już założone, ustawione. Tu sobie ustawione. O, taką listewkę mam. Zulona ma 1 i 2 cm.
i ustawiam szczelinę na taką listewkę. Ustawiliśmy tam wszędzie z przodu już, no ale muszę tu musiałem przestawić na tym łożysku, bo to było, jak kupiliśmy już, to było walnięte, no i tu muszę przestawić, bo tu jest za dużo szczeliny, nie? Tu jest dobrze, tu tylko przestawię troszkę w prawo i będzie super. Tu już sobie wykręciłem, teraz zostaje mi tylko trzynastki odkręcić i przestawić. Odejdź, Roki, uciekaj. Odejdź na bok, no. I tak, bieram sobie tak, trzynasteczka, pneumacik i rura. Od razu założę sobie samokontrujące sobie założę od razu tutaj, żeby były, gdzie samokontrujących się to trzymać. I tak to wygląda. Przestawi się ten wytrząsacz tu troszkę. No i temat wytrząsaczy zamknięty. Stach już wyciągnął karszera. Będziemy myli tu wszystko. Widzicie, jest tam jeszcze trochę gnoju z tych starzeźników. Tu chcemy go wymyć na zaś. Stach uczyści tam zbiornik u góry. Wyczyści zbiornik i co? I będziemy go myć. Ja tu akurat skończę to ustawienie. Dzisiaj paczka z resztą części będzie. Działać dalej. Będzie wał odrzutnika i będziemy odrzutnik składać. Wał mocarny jest wyważany. Zobaczycie sobie cały proces, jak będzie wyważany. Także w następnym odcinku będzie składanie odrzutnika i najpierw wyważanie będzie wału, a potem składanie odrzutnika. I tak, ja sobie tu przestawię. Paski od firmy Zenox też już jadą. Powinny być jutro. Zakładamy praktycznie wszędzie nowe paski. Zostawiamy może 2-3 stare paski. Także. No już ty, ale tu zasypiałe. Zaraz się wyczyści. Dobra, gdzie jest mój śrubokręto? Odkręcamy sobie. Zapieczona gdzieś tu jest. Zabita. O, tu jest zabita. Sobie ją odbiję. Tu czy nie? Nie tu. A może tu? Nie, a może tu? No nic, zobaczymy. Koronka. Nie tutaj. To już jest. Chyba trzeba w tą stronę. O, teraz tu do. Jakby se palce nie przyciąć. Jedną ręką to nie robota. Zaraz znajdziemy sobie tu. O, tu jest zabita. Sobie odbijemy. I sobie odbijemy i będziemy sobie prostować. Nóż ze stali demacjańskiej. Bardzo przydatny w naszych poczynaniach. O, kurde, no nie chcę podwadzić się bardzo, nie mam bardzo podejścia. O, idzie coś. Dobra, odchyliło się. Wracamy do ustawienia tego poprzedniego. Dobra, i teraz odkręcamy sobie tu na nakrętkę. Zapieczone. No, już puszczę.
powoli puszcza. Dobra. Ja cię kręcę. Przyrdzewiałe, zapieczone. Puściło w końcu. Nie widziałeś gdzieś tego pistoleta do... Do dmuchania? Tylko, że ten z rurką. Co? Ten taki z rurką. No to jest tam w pichlerzu. Widziałem ostatnio tak jak po tej burzy tam Piotruś. Jak wyciągałem, to leżał. Obraj zdrowia. Na razie to przebijam, to wiesz. Dobra. I zostało przebić. Zobaczmy. Ustawmy sobie. O, tak jak teraz. Na szczelinkę. No. Czyli trochę trzeba go tu przechlastać w bok. Ale jak już pójdzie, to już pójdzie. Jest jeszcze granit? Do... Odrdzewiacz gdzieś? Będzie gdzieś resztka, bo tam siknął se. Bierzemy się za... Kurde, za skręcanie. Kończymy, żeby bił. I tak. Trzynasteczka. Rachu, czaku. O, deseczkę tu jest. Jakieś mucha gryzie. Ups. Odpadła mi. Małe ciśnienie to. Gdzieś mi trzynastkę chciało. Już przesunięte. Te liny ustawione powinny być jak należy. Co ten kompresor? A napięcie idzie, bo Stachu myje już zbiornik. Słoneczko dzisiaj 30 stopni w cieniu. 30 stopni w cieniu i już myje. Aby kompresor dożył końca remontu. Bo może być różnie. O, dobra. No i tak, kamerka mi padła. Ale złożyłem. Staszko tu wymył. Teraz bawimy się tutaj. Bo zaraz pokażę wam, co przyszło. No i jest raczej siutko, elegancko. Resztę jakieś tam... Praktycznie nic nie zostało, można powiedzieć, tych syfu. No, wiadomo, wszystko wymyte, nie dojdzie się zawsze wszędzie, nie? Ale już wytrząsacze, wszędzie jest elegancka szczelinka. Jak Bóg przykazał. I co? Tu też umyty. Chodź Stachu, powiesz o częściach. O, ta, po tej pianie to jest luks. No nie ma tego tu z tego, chodzi mi, żeby ten smartus, ty wiesz. Aha, ściągnąć z grubsza. No jak będziemy tu kręcić, żeby się nie wiesz, nie upieprzyli za bardzo. Nie siłownicie, jakie czysty zobacz, panie, jak dobre. No i tak, przyszłam tu koło. Od napędu tam wariatora, przekładni napędu, bębna, mucarni, kto zwał, jak zwał. Określeń wiele jest. To jest odrzutnik, panie. Noż, no to koło jest na napędu, napędzie bębna mucącego. Jest odrzutnik, przekazuje moc dalej. A tu przyszedł nam wał. Siła. Tu jest jedno łożysko, tu siedzi, ładnie zabezpieczony gwint. Tu też ładnie zabezpieczony gwint. Coś pięknego. No i teraz będziemy mogli ruszać tutaj. Specjalnie, żebyśmy sobie to umyli, żeby to wyschło. Już będziemy mieli tu czyściutko. I będziemy mogli składać wał odrzutnika.
gdzie mogli składać żwał odrzutnika, tak jak Bóg przykazał. Teraz się tu bawimy z obudową, przebijamy sekiny i co? Chyba w tym odcinku tyle będzie. W następnym odcinku zobaczycie, bo materiały już chyba za ponad 20 minut. Zobaczycie w następnym odcinku, jak składamy odrzutnik i jak jest wał wyważany. Zaproś Stachu do następnego odcinka. Zapraszamy na kolejny odcinek, co mówi, że będzie tak wał. No, to jest, to jest wkurwiator sąsiadów. To nowa nazwa. Złomek. Nie, to nie zostaje przy złomku. Kurwiator sąsiadów. Złomek jest fajny. Daniel. To jest bardziej cenzuralny. Daniel taką nazwę wymyślił. To nie jest złomek, to jest kurwiator sąsiadów. Chłopaki, słuchajta. No dobra, to widzimy się na następnym odcinku ze składania odrzutnika. Dobra.